Hej, dziś rozmawiamy z panem Mariuszem Zielkę, autorem reportażu Bagno na temat tuszowania pedofilii w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. I link do samego tego filmu jest oczywiście w opisie i do niego jak najbardziej odsyłamy. Natomiast na początku właśnie chciałbym, żeby pan pokrótce opisał, czego w ogóle dotyczy ten film, jakie tematy porusza. Film Bagno dotyczy tuszowania w pedofilii w Polsce. Moim zdaniem tuszowania systemowego tego problemu w wielu środowiskach, nie tylko w środowisku kościoła, może przede wszystkim nie w środowisku kościoła. Dotyczy konkretnie jednej sprawy, największej afery pedofilskiej, moim zdaniem największej afery pedofilskiej, jaka w ogóle kiedykolwiek miała miejsce w Polsce. Ale na tym przykładzie chcemy pokazać, jak to traktują media, jak traktują ten problem osoby, które uważają, że zajmują się taką tematyką. I moim zdaniem się nie zajmują. I ja z tego powodu, że odbijałem się przez 4 lata od tych redakcji, które są w tym filmie opisane, wymienione, które starałem się namówić do pomocy mi w realizacji po pierwsze tej tematyki i tego filmu, ale również innych przypadków, które pokażemy w kolejnym filmie, w drugiej części filmu Bagno, no to o tym to opowiada. To jest wiele wątków. Mówiąc tak w skrócie, Bagno opowiada o tuszowaniu pedofilii, o reakcji na to tuszowanie mediów, największych polskich mediów, mediów tak zwanych wolnych mediów, bo to są moje media, jestem liberałem, ja staram się rozmawiać z mediami, które szanuję i z którymi myślałem, że będę mógł tą tematykę zrealizować. I opowiada o tym, jak różnego rodzaju osoby, prawnicy, adwokaci żerują na tym problemie, nie wykonując swojej pracy, tylko tuszując takie sprawy jeszcze bardziej. To tak, są taka tematyka. Ponieważ film dotyczy głównie sprawy Krzysztofa S., prawda? I stawia pan tam takie zarzuty, że szereg mediów tę sprawę przemilczał lub nie chciał jej podjąć. I dlaczego tak się stało? I co o tym zadecydowało pana zdaniem, że jak to wyglądało? Co to znaczy, że ta sprawa została przemilczana? Tak, ta sprawa, to właśnie trzeba bardzo dokładnie wyjaśnić, bo od razu oczywiście osoby, którym się nie chce szukać informacji, nie chce się sprawdzać dokładnie, rzetelnie informacji, to jest też wielki problem społeczny obecnie. Te osoby zaraz będą wyszukiwać jakieś artykuły, które się pojawiły. Ja doprowadziłem do tego, że rzeczywiście się mnóstwo artykułów na temat pana Krzysztofa S. pojawiło, ale zacznijmy od tego, że przez 50 lat ta sprawa była tuszowana. Gdybym ja się nie wyłamał ze zmowy milczenia, ta sprawa nigdy by nie wyszła na światło dzienne. Ja tą sprawę upubliczniłem, dowiedziałem się o tej sprawie od adwokata, który reprezentował dwie klientki i który zatuszował na rok tą sprawę i twierdził, że to jest fajny temat na książkę, ale nie chciał tego robić w sposób prawny, nie reprezentował tych klientek, o czym się dowiedziałem później. Ja tą sprawę ujawniłem dokładnie 4 sierpnia 2019 roku. Można jeszcze dzisiaj odnaleźć różne wpisy różnych internautów, w tym znanych, na przykład Karoliny Korwin-Piotrowskiej, która pisała, że rzeczywiście jest cicho, rzeczywiście ona nie rozumie, dlaczego tym się nie zajmują największe media. I te media zignorowały moje informacje, zignorowały moje prośby o to, żeby tą sprawą się zajmować. Jedynie Wirtualna Polska się tą sprawą zajmowała właściwie, ale to też dlatego, że Wirtualna Polska była wtedy w kryzysie, który wywołany był awanturą i aferą taką, że oni się dogadywali z kimś z ministerstwa odnośnie publikacji materiałów pod pseudonimami i jako materiałów niereklamowych, a to były materiały reklamowe. I z tego powodu, że mieli aferę, to ja ich namówiłem na to, żeby to właściwie prezentowali. Wirtualna Polska mi pomagała i ta afera wybuchła 4-5 sierpnia 2019 roku. Potem zgłosiło się do mnie bardzo dużo ofiar tego pana Krzysztofa S. Ja to sukcesywnie publikowałem i cały czas namawiałem, wręcz szantażowałem media, że jeżeli się tym nie zajmiecie, jeżeli nie będziecie tego robić profesjonalnie, to ja w końcu się wkurzę i po prostu napiszę do jakiegoś BBC, CNN-u czy kogoś innego, że w Polsce jest tuszowana tej skali afera, bo afera jest bardzo duża. Właśnie, bo tak mówi, to wygląda. Mówi pan, że media w ogóle się tym nie interesowały poza tą Wirtualną Polską, ale ma pan na myśli przed tym 2019 rokiem. Tak, przed tym 2019, a facet funkcjonował od lat 70. Tak. Pierwsze doniesienia o tym, że on krzywdzi dzieci, były w latach 70. Potem w latach 80. było też zgłoszenie. W latach 90., na początku lat 90. było zgłoszenie oficjalne do prokuratury, a od 2000 roku chodziły już takie oficjalne ploty, chodziły
doniesienia, różne takie anonimy, zbierał się zarząd PSJ-u i rozmawiał o tym, że może trzeba coś z tym zrobić. Na festiwalu czy tam na warsztatach w Bargoninie ostrzegano dzieci o tym, że nie wolno z tym człowiekiem się samemu przebywać, bo on może skrzywdzić dziecko. On nie krył się wręcz ze swoimi zachowaniami, chodził po klubach z dziećmi poprzebieranymi za dorosłe kobiety i je pokazywał i robiono sobie z tego takie no, śmieszki, tak, żarty. I tak to wyglądało. I przez te 50 lat, od czasu, kiedy pierwsze te doniesienia były, nikt nie odważył się postawić mu żadnych zarzutów i cokolwiek o tym powiedzieć. Mało tego, jeden z dziennikarzy, który próbował jeden z wątków tej sprawy zbadać, został wywalony z redakcji Polskiego Radia. On zadał pytanie odnośnie jakichś spraw finansowych pomiędzy tym panem a jakąś osobą i od razu po tym pytaniu został wyrzucony z pracy. No właśnie, bo tutaj są takie dwa aspekty tej sprawy, dwa odcinki czasowe, prawda? I chciałbym to wyraźnie zarysować, bo tak, to jest bardzo ważne. Jeden aspekt to jest to, że faktycznie, no przynajmniej z tego, co pan relacjonuje w tym reportażu, pojawia się taki obraz, że to była znana sprawa ogólnie, przechodziły słuchy, że ten człowiek jest, to czym chciałem powiedzieć, no, problematyczny, ale że tak. dochodzi po prostu do zbrodni, do krzywdy, prawda? Ale dokładnie. Ponieważ jest to człowiek bardzo znany, to nikt za bardzo nie chciał ani tego tematu podjąć, ani nic z tym człowiekiem zrobić, ale od tego roku 2019, kiedy pan to upublicznił, to zaczęło się jednak powoli o tym mówić. I tutaj jest taki mały, być może zgrzyt, ponieważ jak się ogląda pana film, to ja odniosłem takie wrażenie, że tam padają takie słowa, być może to nie jest po prostu dostatecznie precyzyjnie powiedziane, że ja odniosłem wrażenie, że nawet po tym 2019 roku media za bardzo się tym nie zajęły. Pan mówi tam takie słowa, że to było, że to się pojawiało tylko w internecie, oddolnie na mediach społecznościowych, natomiast duże media, telewizje się tym nie zajęły. Czy ja dobrze to zrozumiałem? Potem się zajęły. Ja nie wiem, czy... Nie pamiętam dokładnie, jak ja to w filmie opowiadałem. Wie pan, to było... Film jest 40-minutowym obrazem mojej walki o tą sprawę, ale to jest skrót ze 100 godzin materiału odnośnie wielu spraw dotyczących pedofilii i wykorzystywania seksualnego dzieci. I my chcemy to pokazać w drugiej części już dokładnie. Natomiast ta relacja dlatego tak wygląda, że ja uważam, że te media, mimo że po tych moich szantażach się zajęły, może ja po prostu nie miałem miejsca w tym filmie aż tak bardzo dokładnie to opowiadać, ale prawda jest taka, że te media się prześlizgnęły przez tą sprawę i potem te moje rozmowy z redaktorami naczelnymi miały tego właśnie dotyczyć, że ja chciałem im wytłumaczyć, że to nie jest taka sprawa, że wy sobie napiszecie wywiad, relacje o tym, co ja mówię, mój wywiad ze mną, krótki materiał w Uwadze gdzieś tam i nie będziecie nagrać. To jest potężna sprawa, potężnych układów człowieka, który miał układy w systemie prawnym, był skroniony przez służby specjalne, przez polityków, miał ogromne wpływy i decydował o całym kształcie rynku muzycznego w Polsce. Przecież przez jego ręce prześlizgnęły się praktycznie wszystkie gwiazdy tego rynku. On decydował na festiwalach, kto wygrywa festiwal. Tak? Ten człowiek był decyzyjny odnośnie bardzo wielu rzeczy. To była bardzo wpływowa postać w cieniu. To nie jest gwiazdor jak Jimmy Savile, bo to się często porównuje z tą sprawą, ale Jimmy Savile to był wpływowa postać w telewizji, ale on aż takiego wpływu moim zdaniem na cały rynek muzyczny nie miał w Wielkiej Brytanii jak Krzysztof S. w Polsce. Więc, ale odpowiadając na pana pytanie tak precyzyjnie, ja po prostu chciałem pokazać to, że te media, mimo że po moich interwencjach, po tym jak ja to ujawniłem, rzeczywiście tą sprawę zaczęły relacjonować, ale jak tylko ja dostałem zakaz sądowy, żeby nie mówić już o tej sprawie, to nagle ta sprawa zniknęła z mediów. Proszę sobie wyobrazić, że nikt nie zainteresował się sprawą sądową moją z Krzysztofem S. Nikogo nigdy z mediów nie było na sali rozpraw mojej sprawy trwającej 3 lata. Tylko ja, jeden bloger, ma proces sądowy. Wszystkie media o tym już poinformowały. Wszystkie media informowały o tym, że Krzysztof S., że ja Krzysztofowi S. zarzucam pedofilię. I wręcz zarzucam, że twierdzę, że to jest pedofil.
Ja bardzo ostro tą sprawę traktowałem, w żaden sposób nie pozwalałem jej relatywizować i mówić o tym, że to jest rzekomo, że jest podejrzenie, że coś komuś się wydaje, że to są niepotwierdzone zarzuty. Do mnie się zgłosiło 40 osób z imienia i nazwiska, które mówiły o okrutnych przestępstwach tego człowieka, o zbrodniach tego człowieka. I ja nie pozwolę nikomu mówić, że to jest podejrzenie czy coś takiego, tylko ten człowiek jest winny pedofilii. On się do tego przyznał na nagraniu. I teraz mamy tej skali aferę. Media o tym troszeczkę informują, ale tak naprawdę prześlizgają się. One, który jest tam w tym filmie wymieniony, mówi o 30 artykułach, ale żadnego nie zrobił od siebie. Nie zrobił żadnego materiału, żeby wysłać swojego reportera, który by po prostu coś pokazał, coś nowego wyciągnął z tej sprawy, coś nowego pokazał w tej sprawie. Były to wyłącznie relacje odtwórcze. I tak samo było w większości mediów, oprócz Gazety Wyborczej, gdzie Lisa Michalewicz napisała po 2 tygodniach od ujawnienia przeze mnie tej sprawy, napisała swój reportaż z informacją o 2 ofiarach, które były to dokładnie te same ofiary, które mi przekazał, których relacje mi przekazał pan mecenas Artur Nowak. Tak, i to jest, i ona zrobiła coś swojego od siebie, ja jej zawsze to oddawałem, natomiast ona pominęła wszystkie moje ustalenia, więc doprowadziła do tego, że czytelnicy Gazety Wyborczej dowiedzieli się, że są 2 ofiary, a nie 20, które już było. I moim zdaniem jest to nierzetelność, dlatego że trzeba podawać pewną informację, do której ma się dostęp. I ja mam dowód na to, że ona doceniała moje ustalenia w tej sprawie. Pisała mi, niech się pan nie zatrzymuje, jestem z panem, wspieram pana. Tuż przed wydaniem Gazety Wyborczej godzinę czasu rozmawiałem z jakąś redaktorką z Gazety Wyborczej, która chciała się upewnić, co jest w tej sprawie prawdą, co nieprawdą i tak dalej, i tak dalej. I nic z tej rozmowy nie pojawiło się w Gazecie Wyborczej. Stąd ja uważam, że media się prześliznęły przez tą sprawę i nie kontynuowały jej dalej. Mało tego, zaczęły tą sprawę lekceważyć, a TVN doprowadził do tego, że w telewizji śniadaniowej powiedziano, że jest tylko jedna ofiara. Przekazano tak. informację odnośnie zdania na ten temat pana Krzysztofa S., ale przecież to idzie na całą Polskę, idzie informacja, że może jakaś osoba po prostu go wyrobiła, może chciała pieniądze, może to w zasadzie to nie było problemu, bo prokuratura umorzyła sprawę. I ja do tych mediów się zwróciłem o to, że one już się dalej nie interesują. Facet sobie spokojnie żyje, nie ma żadnego oskarżenia, ma niby zarzut, ale nic się z tym nie dzieje. Pan redaktor naczelny Onetu nawet nie wie, że on ma zarzuty postawione, chociaż informacja o tym jest oficjalna. Jego to po prostu nie interesuje. I ja do nich dzwoniłem po 1,5 roku, czy nawet więcej, kilku miesiącach od postawienia zarzutów, żeby się zapytać, czy ich to nie interesuje po prostu, czy oni uważają, że pedofilia to jest tylko w kościele, bo tak z tego wszystkiego wynika, jak się spojrzy, ile oni materiałów publikują odnośnie kościoła, a ile materiałów odnośnie innych spraw, no to dysproporcje są porażające, naprawdę, to statystycznie wygląda bardzo źle. Dobrze, Także tak to wygląda. Do tego wątku jeszcze przejdziemy za chwilkę, natomiast tak, bo pan mówi, że media się prześlizgnęły po tej sprawie. I to tak dla jasności, bo te artykuły na ten temat w 2019 roku faktycznie się pojawiały i to też nie jest tak, że nie było ich w ogóle w telewizji, bo na przykład Uwaga zrobiła na ten temat reportaż. A też pan mówi, że po tym, jak pan dostał zakaz publikowania sądowy na tej treści, już nic się nie pojawiało. To też chyba nie jest do końca prawda, bo ja znalazłem na przykład materiał na Onecie właśnie, gdzie oni bronią pana wprost, mówiąc, że pan nie powinno się pana kneblować. Że nie powinno się kneblować Mariusza Zielkę, prawda? W sensie i argumentacja, że temat został zdecydowanie za słabo, że tak powiem, poruszony. Ja to rozumiem, ale taki obraz, który można odnieść, że to nie było poruszone prawie wcale, czy coś takiego, to mam wrażenie, że to nie daje precyzyjnego obrazu tego, co się w tych mediach dzieje. I tak jeszcze dodam, że ta tematyka wróciła organicznie w zeszłym roku, prawda? W listopadzie, kiedy było umorzenie jednej sprawy ze względu na przedawnienie, a postawienie, nie pamiętam, czy postawienie, czy tam zreaktywowanie tych kolejnych, których się miał pan Krzysztof dopuścić w ogóle w 2017, prawda? On cały czas jest, te zarzuty cały czas tam wiszą na nim. Natomiast To jest coś, z czym ja miałem delikatny problem po prostu oglądając ten reportaż. W sensie ponownie, ja się zgadzam, rozumiem ten zarzut, że gdyby pan Krzysztof był kimś innym, prawda, to grzano by ten temat przez rok jakby albo 2. Jakby był biskupem, miałby pan oczywiście, milion tekstów, w sensie i chodzi o to, że doprowadzono by do tego, by coś zrobiono z tą osobą, a tak to poinformowaliśmy i po jakimś czasie lecimy dalej, ale też nie jest tak, że te media, nie wiem, tylko o tym wspomniały.
no TVN na przykład robi, bo to co padło w tym programie śniadaniowym po jakimś czasie, no to stoi w sprzeczności z tym materiałem również TVN z uwagi, prawda, gdzie raportowali o tym znacznie bardziej dogłębnie, prawda, w sensie, i ponownie, to, że są osoby w tych środowiskach, którym zależy na tym, żeby powiedzmy, no okej, już przejdźmy do czegoś innego, prawda, ale to też nie jest tak, że nikt w tych mediach się tym nie interesuje i wydaje mi się, że ilość tych artykułów, nawet na tym Onecie, który wraca w tamtym filmie, jest niemała z tego roku 2019 i jest też kilka z tego 2022, także ponownie myślę, że ponownie ja rozumiem zarzut, że media rozkopały to niedostatecznie, ale ja bym się osobiście wstrzymywał z takimi ocenami, że prawie nic tam nie było, czy coś w tym guście. Znaczy, ja nigdy nie powiedziałem, że prawie tam nic nie było. Ja tylko powiedziałem, że nikomu nie zależało na wyjaśnieniu tej sprawy. No. Nikomu, oprócz mnie. Okay. Tak? Nikt nie pracował nad tym, żeby wyjaśnić tą sprawę. To, że się artykuły pojawiały, ja się z tym nie kłócę. Ja rozumiem pana podejście, bo pana może ta tematyka, czy ten temat akurat aż tak bardzo nie interesował, ale proszę zrozumieć też moje rozczarowanie poziomem, rzetelnością, brakiem rzetelności mediów. Jeżeli ja jestem dziennikarzem od 30 lat, muszę wracać do zawodu, bo nie miałem ochoty wracać do tego zawodu, muszę wracać do zawodu, żeby wyjaśnić jakąś sprawę, bo dziennikarze tego nie chcą. Bo to też warto powiedzieć, że przecież ja tą sprawę chciałem dziennikarzom dać na tacy. Chciałem im przekazać, żeby oni sobie sami zrobili materiały, na których zdobędą sobie Grand Pressa, czy jakąś nagrodę, czy jakieś inne. Ja byłem nominowany do wszystkich możliwych nagród dziennikarskich i zdobyłem nagrodę Watergate za to ujawnienie tej sprawy. I te nagrody wszystkie mógł być nominowany ktoś inny. I ja nie chciałem tego. Ja tam chodziłem tylko dlatego, żeby nagłaśniać dalej sprawę Krzysztofa S., żeby ona nie umarła, bo ona była cały czas zmierzała do umorzenia w prokuraturze. To się tylko dzięki tej determinacji i dążeniu do tego, żeby tą sprawę wyjaśnić, tylko moim dążeniem, bo to nie jest tak, że ja mam jakieś ego i chcę coś przypisać, tylko po prostu nikomu rzeczywiście na tym nie zależało. Ta sprawa w prokuraturze zmierzała do umorzenia od samego początku 2018 roku, a tylko dzięki moim działaniom trwała do tego 2022 roku i tylko moje doniesienie, nikogo innego, moje doniesienie o jednym przypadku z 2017 roku doprowadziło do postawienia zarzutów i do dzisiaj do aktu oskarżenia. Teraz ja stawiam pytanie, czy tej skali aferę, czy aferę, gdzie jest 40 ujawnionych osób personalnie plus prawdopodobnie kilkaset, które do dzisiaj są nieujawnione, skala działalności tego człowieka, jego wpływy na całe środowisko i tak dalej. Czy taką sprawę powinien wyjaśniać, relacjonować, starać się wyjaśnić jeden bloger, czy też jest to sprawa dla mediów typu TVN, Onet, Newsweek, Gazeta Wyborcza, Krytyka Polityczna czy inne, które nie były tym zainteresowane i nie chciały mi pomóc, nie chciały obejrzeć skali tego problemu i tego, żeby im to wytłumaczyć. Przecież ja do nich dzwoniłem po to, żeby się ze mną spotkali. Nie dlatego, czy wy pisaliście, czy nie pisaliście. Oni mówili, że my pisaliśmy, to nie ma problemu. A ja mówię, zobaczcie, z czym ja się mierzę. Nie z jedną sprawą, bo teraz w niedzielę ujawniłem kolejny temat, kolejną aferę i dalej w kolejnych częściach filmu pokażemy kilka innych ogromnych afer, które są do dzisiaj niewyjaśnione, gdzie są bezkarni przestępcy. I teraz, jak rozmawiamy o Kościele, którzy wszyscy się rzucają na ten Kościół, ale tam są sprawy wyjaśniane. Jak dzisiaj pan zgłosi księdza pedofila, to natychmiast to będzie wyjaśnione. Jak zgłosi pan celebrytę, to niekoniecznie tak będzie. I ci celebryci niestety, ale unikają odpowiedzialności. Bardzo wiele osób jest pod ochroną w Polsce. Tak, i to właśnie wygląda. To jest właśnie ten temat, do którego chciałem przejść kolejnego, ponieważ film w ogóle zaczyna się od takiego stwierdzenia, że temat księży pedofilów to jest w Polsce modny, a całej reszty pedofilów to niekoniecznie. I ponownie, jestem ciekaw, dlaczego w ogóle pan postanowił nakreślić to w ten sposób, ponieważ z jednej strony ja całkowicie rozumiem frustrację na to, jak działa to środowisko, to naprawdę rozumiem, ale nie jest frustracja, to jest po prostu konsekwencja w działaniu. Okej. Rozumiem. To jest pana prawo też do oceny. To rozczarowanie, tak jak pan to ujął w tym sensie, prawda? Tak. Że ten aspekt rozumiem, ale w momencie, kiedy podobnie film zaczyna się, prawda, od takiego stwierdzenia, że a księżmi to się zajmujemy, a co z tym, to nakreśla cały po prostu całe to pana podejście w moim odczuciu, tak? To jest takie wrażenie, które ja odebrałem, jako na takiej zasadzie, że
omawiamy ten temat, żeby zwrócić uwagę, że patrzcie, a tam ci drudzy to też mają pedofilów, prawda? I proszę się skupmy się na tym, jak bardzo media zasługują na atak i krytykę za to, jak się zachowują, a nie powinny. A ofiary, prawda, są w tym wszystkim przytaczane, ale niejako obok, mam wrażenie. Rozumiem pana zarzut. Jeżeli mogę odpowiedzieć, to tak, to po pierwsze, jeżeli to są, film Bagna opowiada o dwóch sferach. Jednej o pedofilii i samym tuszowaniu, a drugim o traktowaniu mediów w ogóle problemów społecznych. Bo pokazujemy to na przykładzie największej afery pedofilskiej, bo sądzę, że taka afera powinna być absolutnie wyjaśniona ponad podziałami. Nie ma politycznego kontekstu, chociaż ten człowiek miał polityczne koneksje we wszystkich partiach, we wszystkich możliwych środowiskach politycznych i był chroniony od lat 70., więc przechodził wszystkie etapy rozwoju Polski, tam cały czas zyskiwał tą ochronę. I to jest jeden aspekt tego filmu, ale drugi bardzo ważny aspekt, moim zdaniem najważniejszy, na którym ja się tak rzeczywiście znam, bo ja zjadłem zęby na mediach, tak? Ja media znam od lat 30 i ja to media i wszystkie ich patologie obserwowałem od środka jako dziennikarz, dosyć, no nie wiem, w jakiś sposób poważany w tych redakcjach, w których bywałem i dla których pisałem, od 30 lat. I ja stawiam tezę, że żadnego problemu społecznego, czyli możemy sobie wymienić tą pedofilię na każdy inny problem, nie rozwiążemy w Polsce, jeżeli nie rozwiążemy problemu mediów. Mhm. Jeżeli media będą traktować problemy w sposób powierzchowny, w sposób clickbaitowy, w sposób taki, że nie dochodzimy do sedna problemu, skupiamy się na politycznych aspektach, skupiamy się na walce takiej ideologicznej, czy na walce na argumenty nieistotne w danym problemie, to nie rozwiążemy żadnego problemu społecznego. I te bagno pokazuje bagno mediów, które prześlizgają się nad takim tematem, nie interesuje ich rozwiązanie tego problemu, nie chcą mi pomóc rozwiązać tego problemu, nie chcą same rozwiązać tego problemu, bo to nie chodzi o to, że one miały mnie cytować, pokazywać, coś. Ja mogłem w ogóle nie występować. Nawet wielokrotnie mówiłem w tych mediach, żeby one sobie same robiły. W TVN, jak do mnie dzwonił w ostatnim materiale, który robił, to nagrywali ze mną godzinę. Ja mówię, ja bym wolał w ogóle nie występować, to mnie tam wycięli kawałeczek taki, żeby mnie tam stawić. Ale ja mówię, wy rozwiązujcie ten problem, pilnujcie tego, żeby ten człowiek nie uniknął odpowiedzialności. To oni zrobili program, na początku przesunęli w ogóle emisję na jakąś inną godzinę, potem w ogóle na 2 tygodnie później, puścili to gdzieś bez żadnego nagłośnienia, bez niczego, bez mnie, ja tam nie chciałem być w ogóle, tak? Ale oni to się prześlizgiwali w ten sposób, więc moja teza jest taka, że media w Polsce dzisiaj, jakbyśmy jakikolwiek problem społeczny, a tych problemów mamy naprawdę bardzo dużo. Ja się zajmowałem, przecież ja przed tą pedofilią, przed sprawami wykorzystywania seksualnego dzieci, zajmowałem się najpoważniejszymi sprawami gospodarczymi i społecznymi w Polsce, czyli sprawami na przykład giełdy papierów wartościowych, która tak właściwie zdechła. Można powiedzieć, że gdyby traktowano poważnie moje artykuły na temat giełdy papierów wartościowych, być może dzisiaj mielibyśmy prężnie funkcjonujący rynek, a nie rynek, który jest w upadku. Druga sprawa, fundusze emerytalne, które ja problemy funduszy emerytalnych nagłaśniam za to, co dostałem nagrodę Grand Prix w 2005 roku. Jak wiemy, po 10 latach, czy iluś, całkowicie zmieniono obraz, zreformowano całą tą sferę tych filarów funduszy emerytalnych i zrobiono straszny bałagan w tym wszystkim, tak? I cały czas ten bałagan jest i będzie, ale to trzeba było zrobić w 2005 roku, a nie teraz. Kolejne sprawy przetargów, sprawy. Tak, odchodzimy troszkę od tematyki. Tak, ale ja rozumiem, że pan wrócił do tego tematu. Z którymi ja do mediów przychodziłem i zawsze byłem traktowany tak samo, że aha, no taki temat ważny, ale nie umiemy tego zrobić. Na tej zasadzie. Dobrze. I tak było z pedofilią i z wykorzystaniem seksualnym dzieci. Ja rozumiem, tylko że chodzi mi o to, że w filmie samym też pada zarzut, prawda, wielokrotnie, że pewne środowiska, czy tam to jak robił, takie, to jak Sekielscy, prawda, omawiali problem pedofilii w kościele, jak media o tym raportowały, wykorzystują niejako, traktują instrumentalnie ofiary pedofilów, w tym wypadku księży pedofilów, do ataku, jako narzędzie do ataku na Kościół, prawda? Ale i taki zarzut jest formułowany w tym, ale w momencie, kiedy
Ponownie, no pana film jest nakreślony w ten sposób, że media zajmują się nie tym, co trzeba, a tutaj teraz po kolei patrzcie ofiary. Czy nie można odnieść wrażenie, że przytaczanie że ofiar Krzysztofa S. na potrzeby ataku na te media nie powiela tej dynamiki odrobiny instrumentalnego traktowania tych osób? Znaczy ja nie podważam, broń Boże, tego, że pan się bardzo przejmuje tym tematem, ale patrząc na wynik, na obraz tego, na obraz jaki z tego wyszedł, czy nie można takiego wrażenia odnieść? Ja uważam, że nie można takiego wrażenia odnieść, ale też rozumiem, że skoro pan o to pyta, to pewnie takie wrażenie pan odniósł. Więc ja odpowiem bardzo wprost na to, że ja do mnie się zgłosiło kilkaset ofiar pedofilii i starałem się wiele z tych spraw poruszyć w mediach, starałem się nadać im bieg w mediach i to się nie udawało. Te media nie pomagały tym osobom, zostawiały mnie z tym samego, a ja sam tego nie rozwiążę, bo w drugiej części bagna zobaczycie państwo historię bardzo niebezpiecznego człowieka, który być może po tym filmie będzie próbował mnie zabić na przykład, tak? I zobaczycie drugą historię człowieka, który groził śmiercią wielu osobom, już śmiercią groził, które próbowały ujawnić tą sprawę. Teraz tej wagi sprawy, jeżeli wyjaśnia jakiś bloger, tak? Bez pomocy mediów, bez nagłośnienia, po co ja to nagłośnienie robię całe, dlaczego z panem rozmawiam, dlaczego staram się jak najwięcej z wszystkimi ludźmi rozmawiać, żeby było jak najgłośniej o tej sprawie, żeby po prostu mnie nie zabili, tak? To jest jakby ten pierwszy powód, żeby oni wiedzieli, że jak już to wyszło, to jest bez sensu się mścić, tak? To jest moje standardowe działanie w przypadkach dziennikarskich, kiedy naprawdę miałem jakieś tam niebezpieczne historie. I teraz ja jestem cały czas w porozumieniu z wszystkimi osobami, które mi zaufały w tych sprawach wykorzystywania seksualnego dzieci. One dokładnie wiedzą, co ja robię. Ja im tłumaczę, że jeżeli tego tak nie zrobimy, to po prostu ich sprawami się nikt nie zajmie i mają tutaj wybór. Jeżeli wolą, żebym ja tego nie robił, to ja oczywiście nie będę ich spraw w ten sposób poruszał, ale wszystkie te oczekiwania takie są do mnie odnośnie tych spraw. One, osoby pokrzywdzone się po prostu denerwują, że media traktują je z takim lekceważeniem, że jeżeli ktoś jest ofiarą księdza, to mają w pełne wsparcie i pomoc, a jeżeli ktoś jest ofiarą jakiegoś przedsiębiorcy, biznesmena, celebryty czy artysty, to niestety tej pomocy nie ma. A jeżeli nie ma tej pomocy, to niestety, kiedy sprawa trafia do organów ścigania, to jest albo tuszowana, albo korupcyjnie załatwiana i nagle sprawy nie ma i po prostu te osoby nie uzyskują właściwej pomocy. Więc moja krucjata, żeby zmienić media i ich podejście, moim zdaniem już przyniosła efekt, bo teraz jak te osoby, które do mnie piszą, którym czasami nie jestem w stanie pomóc, bo po prostu mam już za dużo spraw, mówię, proszę napisać, ta sprawa jest bardzo ważna, trzeba ją szybko się nią zająć, proszę napisać do TVN-u, do kogoś, sądzę, że po tym, co ja zrobiłem, na pewno nie dostanie pani od razu odpowiedzi, że nas to nie interesuje, a wcześniej tak dostawali. Teraz pani dostanie odpowiedź, chwilę się spróbujemy tym zająć, tak? I jeżeli ktoś mi mówi, że to nie jest w interesie ofiar, to uważam, że to jest bardzo krzywdzące dla tych osób, bo do tej pory wydaje mi się, że żadna ofiara pedofilii, a na pewno żadna, która się do mnie zgłosiła, nie wyraziła opinii krytycznej. Mało tego, ja mam kontakt, miałem kontakt ze wszystkimi osobami, które występowały w filmach Tomka Sekielskiego i ja tłumaczyłem im całą moją ideę i co chcę zrobić, żeby one wiedziały, że to nie jest walka z nimi, z ich walką o ich prawa i o to, że mają prawo do zadośćuczynienia, mają prawo do odpowiedniego traktowania, do karania sprawców i tak dalej, i tak dalej. I mój ewentualny spór, bo jeszcze wtedy nie wiedziałem, że dojdzie do sporu z Tomkiem Sekielskim, nie jest wymierzony w nich i nie chciałbym ich skłócić. I nie sądzę, żeby żadna z tych osób, które występowały w filmie Tomka Sekielskiego, powiedziała publicznie, albo nawet nie publicznie, coś przeciwko mnie, bo one wiedzą, że ja naprawdę ich reprezentuję, że staram się im pomóc, również ofiarom księży. Przecież ja mam w filmie Tomka była zaprezentowana historia jednego księdza, który skrzywdził mojego bardzo bliskiego kuzyna, którego sprawę będę starał się wyjaśnić i mu pomóc w tej sprawie, jeżeli mi pozwoli, bo on ma swojego prawnika, robią to prawnie, być może, że moje wtrącanie się w tą sprawę będzie niewłaściwe, więc ja nie będę się wtrącał, jeżeli nie będę
potrzebny, ale deklaruję to zawsze i będę starał się w takich sprawach pomóc, również w sprawach księży. Dzisiaj zgłosił się do mnie też osoba, która jest ofiarą księdza wysoko postawionego i być może, że będę tą sprawę robił. Jeżeli on mi na to pozwoli, to ja chętnie tą sprawę wyjaśnię. Więc ja nie rozróżniam ofiar na te lepsze, gorsze. Każdej ofierze staram się pomóc, każdej osobie pokrzywdzonej, bo tu też jest zawsze wątpliwość co do nazywania osób pokrzywdzonych ofiarami, bo niektóre wolą się nazywać ocalonymi, niektóre w inny sposób. Oczywiście są jacyś publicyści, którzy się koncentrują na walce z Kościołem katolickim i oni uważają, że ja robię źle, że źle tą sprawę prowadzę, że niepotrzebnie walczę z mediami. No ja walczę w imieniu tych ofiar, które są lekceważone, które są pokrzywdzone i przepraszam, ale niestety tak to jest, że ja po prostu reprezentuję interesy tych osób, które mi zaufały i staram się, żeby one miały pomoc ze strony mojej i innych osób i staram się im pomóc w bardzo szerokim zakresie i to robię to tak jak umiem, być może, że popełniam błędy, ja nie jestem alfą i omegą, nigdy nie twierdziłem, że robię wszystko dobrze, jeżeli się mylę, to przepraszam. W filmie była wypowiedź Tomka Krzyżaka, który myślał, że pana Krzyżaka, który myślał, że nie znaliśmy się wcześniej, który myślał, że nasza rozmowa jest nienagrywana i że jest rozmową prywatną, tak? A ja mówiłem, że ja realizuję film, myślałem, że to jest jasne, że ta rozmowa będzie służyć publikacji filmu. On przyjął to jako rozmowę prywatną i miał do mnie pretensje, że ja to opublikowałem, ja go oficjalnie przeprosiłem, wystosowałem przeprosinę, że przepraszam pana Krzyżaka, że to zrobiłem i rzeczywiście było mi niezręcznie, bo ja nigdy do zajmowania się tym problemem nie nagrywałem nikogo po kryjomu, nie używałem ukrytych kamer, bo uważam to za narzędzie nieetyczne. Jak realizowałem film, to były takie sceny, gdzie chodziłem z ukrytą kamerą w jakieś miejsce i ktoś mnie zapytał, czy ja nagrywam i ja wyłączałem tę kamerę i przepraszałem tych ludzi, że w ogóle próbowałem coś takiego zrobić, na co operatorzy mi mówią, no to tak, to my nie zrobimy tego filmu, tak? Jeżeli ty będziesz tak się zachowywał. Ja mówię, ja mam takie podejście do sprawy, ja nikogo nie chcę oszukiwać. Ja chcę naprawdę poruszyć istotę problemu. Uważam, że to, co ja robię, co robię od 4 lat, bardzo wnikliwie zajmując się tymi sprawami, starając się je wyjaśnić do końca, staram się to po prostu zrobić rzetelnie, tak jak powinien każdy dziennikarz to zrobić. Tylko problem jest tego typu, że ja nie chcę być już dziennikarzem i nie chcę realizować tych spraw, dlatego że ja musiałem porzucić swój zawód, czyli zawód ghostwritera, pisarza na zlecenie, który sobie siedział spokojnie w domu, w swoim, tutaj w tej mojej kanciapie i sobie pisał książeczki, za które zarabiał i ja musiałem to rzucić, odmówić wielu klientom kolejnych książek, bo ja muszę się zajmować sprawami, którymi powinni się zajmować dziennikarze. I o tym jest mój film i o tym jest moje rozczarowanie tą całą sferą publiczną i tym, dlaczego ja to muszę robić, ale nie frustracja, bo ja jestem człowiekiem bardzo konsekwentnym, jak już powiedziałem A, to powiem B, wytoczyłem wojnę mediom i doprowadzę ją do końca, aż media staną się rzetelne. I jeżeli mogę przegrać, bo ja jestem nikim w porównaniu nawet z Tomkiem Sekielskim, już nie mówiąc o wszystkich tych redakcjach, które są wielkie, ogromne, mają wielkie wpływy, wielkie pieniądze, ja nie mam nic, nawet prawnika nie mam, ale będę się starał jako właśnie taki mały żuczek doprowadzić do tego, żeby te media stały się rzetelne. I to mogę Państwu wszystkim obiecać i Panu, że moja walka skończy się w momencie, kiedy media zaczną rzetelnie informować o problemach społecznych. To wtedy uznam to za zakończone i zniknę. I też jak ktoś mi zarzuca, że ja buduję swoją markę, jestem atencjuszem, który chce sobie zbudować, nie wiem, profil na Facebooku, czy gdzieś tam, czy ten, mogę Państwu wszystkim obiecać, że jak skończę tą walkę, to na pewno nie będę reklamował Mercedes i tego typu rzeczy, tylko po prostu już mnie Państwo nigdy nie zobaczycie. Mam nadzieję, że nigdy i nigdy nie wróci jakaś sprawa, którą będę musiał się dziennikarsko zająć, bo nie chcą tego robić media i muszę to robić. No przepraszam, no ja po prostu jestem konsekwentny w swoim działaniu, zawsze taki byłem, za to mnie nagradzano, nominowano nagród, nawet ze zdziwieniem, bo przecież nagrodę Grand Press jak zdobyłem, to oni się wszyscy dziwili, jak jeden facet mógł zrobić tyle roboty. Tak? A to była prawda. Ja po prostu skrupulatnie wykonywałem całą tą pracę, którą tam wykonywałem, która została doceniona ku zdziwieniu chyba wszystkich, bo wtedy miał TVN wygrać tą nagrodę i nagle dostaje to jakiś Zielkę, który jest kompletnie nieznaną osobą i nie wiadomo o czym pisze. Tak? Jeżeli chodzi o, że tak powiem, walkę o to, żeby media rzetelnie informowały o problemach społecznych, no to ja oczywiście życzę powodzenia, ale mam pewne podejrzenia, ciężko jak się skończy. No. No, zobaczymy. Za jednego życia to może być ciężko po prostu. Ale
proszę mi dać chociaż szansę. Ale nie, no to ja wręcz... Nie, ja pana wątpliwości w tym aspekcie, tak? W tym aspekcie ja w pełni kibicuję, jak najbardziej. Natomiast... film bardzo wielokrotnie odnosi się też w ogóle do materiałów braci Sekielskich, prawda? I tak jest. Jest formułowane w formie zarzutów niejednokrotnie, prawda? Oczywiście, że jest to, że jest zarzuty. Tak. I jedna sprawa to jest tam sprawa adwokata Sekielskich, ale to jest osobny temat. Natomiast jeżeli chodzi o same te materiały, prawda? O same te filmy braci Sekielskich, że one... skupiają się wyłącznie na tych aspektach, prawda? A jakby nie chcieli, że jakby oni nie chcieli poruszyć czegoś, w co nie są, że tak powiem, osobiście zaangażowani, prawda? Ponieważ to nie jest jakaś wielka tajemnica, chyba że bracia Sekielscy robią filmy na temat kościoła, ponieważ są żywo osobiście zainteresowani tym tematem i prowadzeniem takich rzeczy. Tylko że te filmy braci Sekielskich, mam wrażenie, prawda? Jednak są kręcone w sposób, który niezależnie od ich osobistych, prawda, postaw, są kręcone w sposób, który jednak stawia te ofiary jak najbardziej bezdyskusyjnie w centrum. I mam wrażenie, patrząc na odbiór filmów tych, i zarówno pana, i filmu braci Sekielskich, to mam wrażenie, że znacznie trudniej jest z filmu Sekielskich odsupłać te osobiste postawy autorów, które na pewno wpływają na pewne wybory w tym filmie, i łatwiej jest pod takim filmem podpisać się ludziom z szerokiego spektrum, że tak powiem, światopoglądowego, którzy chętniej przyznają, no dobra, no nieważne już, to mniejsza, niezależnie od tego, w co ja wierzę, to tutaj są ofiary i po stronie ofiar trzeba stanąć. Natomiast, tak jak zaznaczałem w tych poprzednich pytaniach, no jak się ogląda pana film, to mam wrażenie, że nie ma takiej... Znacznie łatwiej jest odebrać, którą stronę sporów światopoglądowych on... której że jednej stronie sporów światopoglądowych ten film będzie znacznie łatwiej przełknąć. To mam na myśli. I ponownie, ja teraz nie chcę mówić, nie chcę wmawiać panu motywacji żadnych, bo ja absolutnie nie siedzę tam głęboko w pana głowie, ale mówię o wrażeniu, jakie to może wywołać, ponieważ film w sposób otwarty, jawny, kilkukrotnie jest podkreślony, stwarza taką narrację, że no a o księżach to się mówi, a tam są jeszcze, a ci drudzy też mają swoich, prawda? Ale ja się z panem w 100% zgadzam. Ja tylko, że ja się zastanawiam i to jest, tylko tak proszę pozwolić mi jeszcze skończyć, bo pan powiedział, że to ostatecznie przyniesie korzyść ofiarom, prawda? Że zmieni jakąś być może narrację. Ja nie podważam tego, mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast... Już przynosi. No to bardzo dobrze. No jeżeli tylko tak jest, to świetnie. Natomiast powiem, mam wątpliwości, czy nakreślenie tego w ten sposób faktycznie pomaga nagłośnić ten temat, czy wręcz przeciwnie. No uważam, że pomaga, bo proszę pana, prawda jest taka, to jest prawda bardzo brutalna. Gdybym ja zrobił film tylko o Krzysztofie S., obejrzałoby go 5000 osób. Rozumiem. Albo nawet nie. Ja rozumiem. To jest taka pierwsza prawda, tak? Gdyby to była kwestia Krzysztofa S., wszyscy by powiedzieli, to jest stare, nieprawda, nie ma sensu się tym zajmować, umorzone, nie obchodzi nas. Co ty chcesz zrobić? Przecież Artur mi to wręcz mówił przed filmem. Po co ty robisz film o Krzysztofie S.? Przecież tego nikt już nie będzie oglądał. On nie wiedział wtedy, że ja robię film również o nim. A już to jest interesujące, jak to wygląda. Ale zacznijmy może od początku. Film Tomka Sekielskiego. Tomek Sekielski to jest mój wydawca. Wydał moją książkę napisaną razem z Arturem Nowakiem, swoją drogą. Tomek Sekielski to jest człowiek, którego ja uważam za bardzo porządnego dziennikarza, bardzo uczciwego dziennikarza. I gdybym i nie rozumiałem, dlaczego Tomek Sekielski pakuje się w taki temat jak pedofilia w kościele. Naprawdę tego nie rozumiałem, bo to był poważny dziennikarz finansowy, polityczny, który zajmował się poważnymi sprawami. I ja byłem zdziwiony, że on chce zrobić film o pedofilii w kościele, aczkolwiek mówię, no dobrze, no to jest jego wybór, ma do tego prawo, ja tego nie negowałem. I po filmie, jak obejrzałem film Tylko nie mów nikomu, po pierwsze, że byłem bardzo zaskoczony tym, że wystąpił tam Artur Nowak, ale to już jest moja jakaś refleksja inna, ale przede wszystkim byłem pod wrażeniem tego filmu bardzo. Dzisiaj, jak obejrzałem niedawno fragment tego filmu, już byłem pod zupełnie inaczej na to patrzyłem, bo zdawałem sobie sprawę z tych
z tego, co się stało później, jakby jak to wszystko wygląda, jak po rozmowach z tymi ofiarami, z tymi bohaterami tego filmu, tak? Już wiem, jak to wygląda naprawdę i niestety mam inne oceny, natomiast dałem się po prostu zmanipulować. Ja ewidentnie, no, jestem zaskoczony nawet, sam byłem zaskoczony, że takie wrażenie na mnie ten film wywołał. W jaki sposób zmanipulować dokładnie? Ja po prostu uważam, że ten film był filmem niestety nieuczciwym. Nie pokazywał istoty problemu w taki sposób, w jaki powinien to zrobić. Nie pokazywał wszystkich elementów, które wiążą się z tą sprawą, ze sprawą pedofilii w kościele czy pedofilii księży. I mam do tego osobisty żal do Tomka, że tego po prostu nie pokazał, bo byłby to film dużo lepszy wtedy. To znaczy, czego nie pokazał? No na przykład nie pokazał sprawy Marka Lisińskiego i tego, co się z sprawą Marka Lisińskiego stało. Został po prostu Marek Lisiński wycięty z tego filmu. Tak? A Marek Lisiński ma inną opinię na temat tego, dlaczego został wyrzucony, niż to zostało zaprezentowane publicznie. Publicznie nie zostało zaprezentowane w filmie, tylko potem, dużo, dużo później, że on chciał pieniądze od Marka i Tomka Sekielskich. Ja znam inną wersję tej historii. Nie chcę jej przytaczać, bo to sobie słowo przeciwko słowu, ale faktem jest, tak, że sprawa Marka Lisińskiego w filmie Tomka Sekielskiego się nie znalazła. W ogóle. A powinna. Zdecydowanie. I ja o tym wiedziałem, o tym sporze w trakcie realizacji filmu. Nie wiedziałem, na czym on polega. Myślałem, że rzeczywiście chodzi o pieniądze i że ktoś zażądał sobie pieniędzy, nie chciano mu zapłacić, no to go wyrzucono z filmu. Ale w mojej ocenie całość tej sprawy powinna być zaprezentowana. Druga rzecz, która się zdarzyła i o której nigdzie nie ma w zasadzie żadnych informacji takich szczegółowych, to jest upadek Fundacji Nie Lękajcie Się, która po filmie miała mnóstwo zgłoszeń od ofiar i miała zapewnić pomoc tym ofiarom. Niestety ta fundacja po prostu zniknęła. I nie wiadomo, co się z nią stało, nie wiadomo, co się stało z pieniędzmi. Osoby, które miały odpowiadać za tą fundację, nie chcą o tym rozmawiać. Nie ma informacji żadnej na ten temat. Niestety również, bo jak już mówimy o filmie, bo pan zapytał o to, co powinno być w filmie Tomka Sekielskiego i tak dalej, nie powinien być tam Artur Nowak przede wszystkim, bo historia pana Nowaka jest niezweryfikowana, historia pana Nowaka jest zaprezentowana w sposób stronniczy i jest bez weryfikacji żadnej. I to dzisiaj to wiemy, rozumiem, że Tomek tego nie wiedział, natomiast tak wytrawny reportażysta powinien jednak przynajmniej zbadać tą historię, przynajmniej się zastanowić, kogo prezentuje i w jaki sposób go prezentuje, bo jeżeli dzisiaj się dowiadujemy, że pan Nowak przekazywany w pakiecie od Sekielskich ofiarom, który reprezentuje potem wiele ofiar i okazuje się, że te ofiary krzywdzi ponownie, że nie reprezentuje ich właściwie, że łamie etykę, że prezentuje umowy niezgodne z etyką adwokacką, że nie pojawia się na rozprawach, że sprawę bardzo ważnej osoby, którą reprezentował, zostawił na dzień przed rozprawą, sobie pojechał do Egiptu czy gdzieś, bo wolał wakacje niż dokończenie właściwe sprawy takiej osoby pokrzywdzonej, którą wszędzie się wycierano gdzieś tam publicznie, jaka to jest bardzo pokrzywdzona osoba i ona przegrała tą sprawę przez to. Mamy takich historii bardzo dużo. Tak, to nie jest jedna historia i wszystkie te osoby pokrzywdzone bardzo chciały, żeby sprawa pana Nowaka w końcu, żeby ktoś się za nią wziął, żeby ktoś ją opowiedział. Ja nie wiedziałem, jak realizowałem, jak w ogóle zająłem się tym tematem, to nie wiedziałem, że pan Nowak jest takim człowiekiem, jakim go pokazaliśmy w filmie. Ja po prostu nie oglądałem tych jego programów, w ogóle nie interesowałem się jego sporami w kościele. Nie, to był dla mnie nieinteresujący temat. Natomiast zajmowałem się sprawą pani Agnieszki, którą zajmował się też pan Artur, tak, jako adwokat. I nagle, tuż przed rozprawą apelacyjną, pan Nowak dostaje 200 tysięcy złotych od kata tej osoby, wpływają te pieniądze na jego konto i on usilnie próbuje te pieniądze wyręczyć Agnieszce najpierw, a jak Agnieszka odmawia, każe mu zwrócić te pieniądze, to zwraca się do mnie, dzwoni do mnie, żebym ja wymógł na Agnieszce podanie jakiegoś numeru konta, żeby on te pieniądze mógł przelać. To było, no nie możemy tego nazwać łapówką, bo to nie była łapówka, to było po prostu przelane pieniądze, ale w jakim celu? Przez sprawcę, przez kata
ofiary, która nie chciała tych pieniędzy, chciała wyrok skazujący. Dzisiaj ten człowiek siedzi w więzieniu. Pan Nowak wczoraj w Onecie, próbując ze mną jakoś tam walczyć na argumenty, to napisał, że on po prostu dostał te pieniądze nie wiadomo skąd, a potem w porozumieniu z ofiarą zwrócił te pieniądze. No nie było tak, bo ofiara mu wypowiedziała pełnomocnictwo, zakazała mu zajmować się tą sprawą, zakazała mu przyjeżdżać na rozprawę, straciła do niego całkowicie zaufanie i w pośpiechu musiała szukać innego adwokata, który dokończył sprawę i osadził tego mężczyznę w więzieniu. Natomiast pan Nowak nadużył całkowicie zaufania, absolutnie było to niedopuszczalne, co zrobił. Nawet gdyby dostał te pieniądze bez swojej wiedzy, to po prostu powinien je oddać natychmiast. Jako przelew, nie tego, nawet ta dziewczyna nie powinna wiedzieć o tym, że coś takiego nastąpiło. Mało tego, potem się pojawiło porozumienie pomiędzy adwokatami tego pana, tego sprawcy, a pana Nowaka, że te pieniądze mają jakąś podstawę w przelaniu tych pieniędzy. Nie wiadomo skąd, bez wiedzy Agnieszki, bez wiedzy ofiary. I Agnieszka dostała ten numer telefonu i jakby dostała tego adwokata od Tomka Sekielskiego. Tak? Tomek Sekielski przekazał, że Artur Nowak, że może nie może się zająć jej sprawą, bo już się tym nie zajmuje i tak dalej, i tak dalej. I potem przekazał Artura Nowaka. Tak? Ale ja wtedy zmieniłem stosunek do pana Nowaka i zacząłem go traktować jak temat na temat dziennikarski, tak? I zacząłem sprawdzać różne jego aktywności i również zacząłem pisać książkę na jego temat. Jak dzwoniłem do niego później, nagrywając go już, to dzwoniłem wiedząc, że to jest mój temat. Ja go nigdy nie nagrywałem jako kolegi, tak? Wcześniej nasze kilkuletnie spotkania, znajomości i tak dalej nie były nagrywane. Również nie nagrywałem żadnych relacji odnośnie ofiar Krzysztofa S., bo po prostu nie nagrywałem. Natomiast mam dowody na to, że to ja mówię prawdę, a nie pan Nowak i jakby wygram z nim w sądzie każdą sprawę, ale no, ten człowiek niestety został wypromowany przez braci Sekielskich, został wypromowany, cały czas jest promowany. Wczoraj chyba był program na kanale braci Sekielskich pana Artura Nowaka i ten człowiek cały czas jest promowany przez tych ludzi, mimo że ma zarzuty karne, tak, jest oskarżonym w sprawie karnej, jest, no siedzi na ławie oskarżonych, jest adwokatem oskarżonym karnie. Tak? Ta rozprawa się wlecze, nie wiadomo, co się z nią stanie, nie wiadomo, co będzie. Jest oskarżony o to, że dogadywał się z prokuratorem, ile więcej pieniędzy można wyciągnąć od sprawcy, którego ten prokurator oskarżał, a którego Artur bronił. Tak więc jest to patologia sądownicza w najwyższym takim stopniu, nie ma czegoś gorszego niż to. No i niestety no, zajmuję się nim teraz, dlatego że nie wiedziałem, że ten człowiek jest aż takim potworem. Ja po prostu nie wiedziałem. On myślał, że jestem takim samym draniem jak on. Przecież on przesyłając mi wyznania tych dziewczyn, klientek, które mu zaufały, które nie powinny być potraktowane w ten sposób jak temat na książkę, on wysłał mi jako temat na książkę. Bądź ze mną draniem, który ukradnie historię dwóch osób. Ukradnie tą historię i zarobi na niej. Taki był Artura pomysł. Jak się dowiedział, że ja nie jestem draniem, bo ja mówię, to trzeba dziennikarsko zrobić, to trzeba przekazać dziennikarzom, to trzeba udowodnić tą winę, to trzeba sprawcę postawić, sprawcę oskarżyć, tak? Trzeba to dobrze zrobić, żeby ten sprawca nie uniknął odpowiedzialności, bo sprawa już była przedawniona na etapie tego doniesienia, znaczy tego zgłoszenia przez te klientki do Artura, tak? Więc on powinien klientki poinformować, że sprawa jest przedawniona, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tego sprawcę dopaść. Tak? I ja to proponowałem i on miał to przekazać. On mi pisał, że on to przekaże klientkom. Dzisiaj mam kontakt z jedną z tych klientek, która mi już ufa, myślę, i która wie, że naprawdę mi zależy na tym, żeby tę sprawę wyjaśnić, doprowadzić do końca. I ta klientka opowiedziała mi całą historię relacji z Arturem. Powiedziała mi rzeczy wstrząsające, szokujące. Nie będę tego tutaj powtarzał, powtórzymy to pewnie na sali sądowej, żeby to w ten sposób już rozstrzygnąć. Ale ta klientka została zwyczajnie oszukana. Nigdy nie wiedziała o tym, że ja mam jakieś propozycje dla nich, że ja znalazłem kolejną ofiarę, którą chciałem skontaktować z tymi osobami. Chciałem przecież doprowadzić do tego, żeby ta sprawa, i doprowadziłem w końcu, że ta sprawa jest w sądzie, jest możliwość oskarżenia tego człowieka. Artur
robił wszystko, żeby ta sprawa nigdy do sądu nie trafiła. W momencie, kiedy ja powiedziałem, że to trzeba robić dziennikarsko, zostałem natychmiast przez niego odsunięty od sprawy. W sposób taki bardzo ciekawy, manipulacyjny, na zasadzie takiej, że poważniejsze osoby tą sprawą się już zajmują, sprawa trafia do prokuratury, nie wtrącaj się, bo zepsujesz. Tak? No, wie pan, ja się wycofuję w takiej sytuacji i rzeczywiście nie robię, tak? I nie robiłem tego, natomiast mając wątpliwości, że to nic się z tą sprawą nie dzieje, przecież rok czekałem tak samo jak Iza Michalewicz. Iza Michalewicz też dostała polecenie, że nie jest to czas robienia tej sprawy. I ona nic z tą sprawą nie zrobiła, czekała na zgodę. Ja nie mam do niej pretensji, że ona czeka na zgodę, bo ja tak samo czekałem, tylko że ja no, widziałem, że coś jest nie tak. Także no, nie ma nic z prokuratury, nie ma żadnego doniesienia, nie ma informacji, że są dwie ofiary, czy że w ogóle są jakieś zarzuty. Cisza. Tomek się tym nie zajmuje. Próbuję wybadać Tomka, bo ja zrozumiałem w momencie, kiedy Artur mi to przekazał, a wiedziałem, że współpracuję z Tomkiem przy realizacji Tylko nie mów nikomu, tylko że tutaj takie zastrzeżenie, nie wiedziałem, że będzie w filmie występował. I stąd mój wniosek po latach, teraz, tak jak patrzę na tą sprawę, jak sobie analizuję, no to niestety nie można nie postawić pytania, czy Arturowi nie zależało na tym, żeby tą sprawę zamieść pod dywan, żeby ona nie przeszkadzała w jego promocji w filmie Tylko nie mów nikomu. Bo proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby Tomek Sekielski, publikując Tylko nie mów nikomu, na przykład tuż przed tym filmem by wybuchła sprawa Krzysztofa S. dużo poważniejsza niż wszystkie sprawy zaprezentowane w Tylko nie mów nikomu. No, jesteśmy wyjadaczami medialnymi, to wiemy, że coś takiego by wybuchło i zamiotło ten. Przykładowo, bagno się ukazuje, TVN następnego dnia podaje informację o pani Joannie i już wszyscy rozmawiają o pani Joannie, a nie o bagnie. Tak, tak to wygląda, ja nie mam do tego pretensji, tak wyglądają media. Tak, i to jest już, że tak powiem, element stały chyba tego jak działają media. To dziękuję po prostu w takim razie za rozmowę. Ja również, bardzo dziękuję. I zachęcam raz jeszcze, link do reportażu Bagna jest oczywiście w opisie i tak samo jak pan tutaj przytaczał, zapraszamy do komentowania tego wszystkiego, co tutaj padło. Kłóćcie się ze mną. Tak jest, tak, zgadzania tak, się, niezgadzania. Dokładnie, ale rozmawiajmy, ale nie obrażajmy się, nie piszcie, że ja jestem pisowskim trolem czy kimś tam, czy robię coś dla siebie, czy jestem frustratem, czy coś takiego, piszmy o argumentach. Nie zgadzasz się z jakąś tezą filmu? Proszę bardzo, napisz to. Śmiało i zapraszamy do dyskusji jak najbardziej w komentarzach. I dziękujemy i do usłyszenia w takim razie. Super, bardzo dziękuję. Na razie, do widzenia. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym pan Zielka opowiada więcej szczegółów o swoim konflikcie z Sekielskimi i ich ekipą oraz o tym, czy publikacja filmu chwilę przed wyborami jest przypadkowa, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów można również zadawać pytania, które poruszamy z rozmówcami w czasie rozmowy oraz oglądać streamy wyłącznie dla patronów oraz przedpremierowo oglądać nowe odcinki. Do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. До услышания.